Teraz jeszcze chcę Wam powiedzieć tutaj, ostatnia tutaj właściwie funkcja, która jest bardzo ciekawa, to jest funkcja wzmacniacza, z którego głos leci, wydobywa się tutaj. Możemy oczywiście mieć tutaj dwie wersje. Pierwsza wersja to jest clean. Druga opcja to jest naturalnie przester, czyli rozkręcamy po prostu gałkę gain tam aż pstryknie. Jeśli pstryknie w dół, to wtedy mamy klina, jeśli do góry z kolei, to wtedy mamy przester. Oczywiście jak na warunki takiego małego wzmacniacza i małego głośniczka, który tutaj jest, to muszę przyznać, że brzmienie jest całkiem przyzwoite i właściwie jakichś takich negatywnych tutaj można doświadczeń, można powiedzieć, nie ma, no bo właściwie nie można się cudów spodziewać po takim urządzeniu, a naturalnie podłączając sobie słuchawki do tego, to już mamy zupełnie inny wymiar brzmienia, bo tutaj z tego głośnika dźwięk jest już nawet na klinie, odrobinkę się naprzesterowuje, no dlatego, że po prostu jest malutki głośnik i po prostu on nie daje rady, ale już podłączając słuchawki możemy to regulować. Naturalnie teraz, skoro to jest właśnie takie urządzenie do ćwiczeń, możemy sobie włączyć właśnie, gdzie to już to jest, możemy sobie włączyć właśnie automat perkusyjny, sobie możemy po prostu próbować coś ćwiczyć. Więc widzicie, sporo ma opcji, dodatkowo naturalnie jeszcze jest strojenie przez mikrofon wbudowany tutaj, więc jeszcze jedna funkcja. W skrócie wyliczając cechy tego urządzenia, Gem Tuner RU10RD firmy Ibanez. To jest po pierwsze stroik chromatyczny, stroić można za pomocą podpiętej gitary do tutaj wejścia input, stroić poprzez mikrofon, który jest budowany, dostrajać gitarę również do dźwięku podawanego przez ten tuner, czyli do kamertonu,
Jest to też dodatkowo funkcja wbudowana, która podaje dźwięk do strojenia. Druga rzecz, kolejna funkcja to jest metronom z możliwością nabijania tempa, czyli funkcja tap tempo. Dodatkowo mamy jeszcze automat perkusyjny z 20 różnymi bitami, których oczywiście możemy zmieniać tempo. Mamy też naturalnie wzmacniacz gitarowy z kanałem czystym oraz kanałem przesterowanym. I oczywiście możemy grać równocześnie podczas wybijanego tempa przez automat lub przez metronom. Zasilanie jest zasilacza na 9 V. Tu mamy podane. Dziewięciowoltowy zasilacz. Jest to standardowa wtyczka, jak każdy z efektów. Dodatkowo mamy po prostu zasilanie bateryjne z tej baterii. 6LR6 z takiej baterii. 6LR61 9V. Czyli mamy dwie funkcje, dwa rodzaje zasilania. No według mnie, Wojtka Pietraszka, według mnie to urządzenie zasługuje na ocenę 8 na 10, głównie ze względu właśnie na tą funkcjonalność i mnóstwo rzeczy wsadzonych w tym opakowaniu. Pozdrawiam, Wojtek Pietraszek.